Hej, dziś rozmawiamy z dr Katarzyną Szumlewicz z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, z Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, dokładnie. Tak, miło mi Państwa powitać. Bądźmy dokładni, jak najbardziej. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o Twojej niedawnej publikacji w Biuletynie Kryminologicznym Polskiej Akademii Nauk na temat fabrykowania wiktymizacji, gdzie bardzo szczegółowo omawiasz niedawny tak naprawdę raport kampanii przeciw homofobii, w której omawiana jest sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce w latach 2019-2020. I raport ten w takim ogromnym skrócie wysuwa bardzo kategoryczne wnioski o tym, że mniejszości seksualne w Polsce są niesamowicie prześladowane i że jest z tym coraz gorzej. I że osoby takie tak naprawdę na każdym kroku doświadczają pewnych form przemocy, że spotykają się z wrogością, wykluczeniem, co powoduje u ogromnej ich części w ogóle ciężką depresję. To jest termin używany tam w raporcie. I co istotne, raport ten nie tylko odbył się szerokim echem w mediach wtedy, kiedy był, ale i jest polecany, reklamowany na stronie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który przytacza wyniki tego raportu właśnie pod swoim szyldem. I więc jest to przedstawiane jako poważne i merytoryczne źródło wiedzy w tym temacie, polecane z autorytetu polskiej uczelni, no więc nie dziwne też, że ludzie powołują się na dane z tego raportu. Tymczasem, jak zauważasz w swojej publikacji, powiedzieć, że ten raport zawiera błędy, to nic nie powiedzieć. Dlatego zacznijmy od tego, jak w ogóle były zbierane dane do tego raportu. Dokładnie, raport jest za lata 2019-2020, on jest porównywany do raportu z lat 2016-2017. Wszystkie wskaźniki według tego raportu się pogorszyły. I tutaj też ogarniają mnie wątpliwości co do metodologii tego pierwszego. Dokładnie nie zrobiła tego kampania przeciw homofobii, tylko Ośrodek Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dużo osób jest wymienionych jako autorzy i tutaj główny problem z tym, jeszcze dopowiadając, to nie jest tylko osób LGBT, to jest też LGBTA, czyli jest też o osobach aseksualnych i tutaj wątpliwość, czy osoby aseksualne w ogóle są narażone na jakąkolwiek wiktymizację, jest wątpliwością zasadną. Ja ją zresztą także wymieniam. No i tutaj wygląda to na porządne badanie, ponieważ w definicji dobrego badania ilościowego pada, że musi być duża próba. Czym większa próba, tym lepiej. Tu jest bardzo duża próba, prawie 23 tysiące ludzi, więc tutaj to już budzi szacunek. Próba ta jednak zupełnie nie jest losowa. W najmniejszym stopniu. Ta próba, w tej próbie absolutną większość stanowią osoby bardzo młode. Mediana wynosi 22 lata, czyli jeżeli zbierano od 13 roku życia, co też jest dla mnie bardzo niepokojące, to jeżeli mamy medianę 22 lata, to znaczy, że połowa była w przedziale 13-22, czyli osoby w większości niesamodzielne, będące na utrzymaniu swoich rodziców. I tam, jeśli chodzi o ten dobór próby, to tam na przykład było poniżej 3% osób po 45 roku życia. Czyli ta reprezentatywność jest wręcz fatalna. Zbierane to było przez strony tęczowe, strony LGBT oraz strony randkowe. Internetowe. Nie podano jakie. Ale tutaj widzimy, że znaleziono samych młodych respondentów nie było przypadkiem, tylko wynikało stąd, że młodzi się posługują internetem znacznie bardziej sprawnie i nie zostało to w żaden sposób, nie dodano żadnego innego badania. Więc całe to badanie było oparte na tym, że ktoś czytający jakieś strony LGBTA, takie branżowe, wypełnił tę ankietę, czyli było to do czytelników pewnych stron. Strony te mają bardzo określony rodzaj przekazu. Przekaz ten jest taki, że osoby LGBTQ
a ewentualnie są w bardzo, bardzo złej sytuacji. Te strony piszą o tym praktycznie codziennie. Dopuszczają się też takich rzeczy, no, dla mnie jako pedagoga właściwie moralnie nagannych, jak na przykład straszenie samobójstwem. Jak nie zmienicie tego rządu, to my się pozabijamy. Więc tutaj te strony mają określony przekaz. Zbieranie przez te strony osób na podstawie czego? Na podstawie ich samodeklaracji, która w najmniejszym stopniu nie była sprawdzana. Dla mnie tu jest przede wszystkim problem tych osób 13-18, a zwłaszcza 13-15, ponieważ 15 lat to jest według polskiego prawa, to jest wiek, poniżej 15 roku życia nie można narażać człowieka na w ogóle konteksty seksualne. I tutaj pytanie, czy jesteś biseksualny, czy jesteś homoseksualny, czy jesteś niebinarny, czy jesteś trans, no jest właściwie pytaniem, jakiego nie należy zadawać, ponieważ jest to, no znaczy nie mówię, że to łamie prawo, ale łamie jakiś konsensus myślenia o ludzkiej seksualności. Nie mówiąc o tym, że no tak pedagogicznie można powiedzieć, że istnieje bardzo dużo powodów, dla których zwłaszcza dziewczęta, wczesne nastolatki, deklarują się na przykład jako aseksualne czy niebinarne z tego powodu, że w nich się libido nie rozwija albo rozwija powoli, a są bombardowane przeseksualizowaną kulturą. No więc tutaj branie na pewniaka deklaracji tych osób, no tutaj w każdej z tych grup, no ta aseksualna jest dla mnie szczególnie dziwna, ponieważ no w ogóle nie widzę żadnej dyskryminacji tej grupy, a już zwłaszcza w wieku, w którym się seksu nie powinno uprawiać, ale w ogóle zbieranie tych danych poza takimi osobami jak geje i lesbijki, którzy stanowili znacznie mniejszą grupę niż w tym poprzednim badaniu. Tutaj było więcej osób trans niż lesbijek, jeśli dobrze pamiętam. Osoby trans z kolei to były osoby, które tak się zadeklarowały, ale które, jak wynika z mojej analizy tego rozdziału dotyczącego osób trans, mniej niż 10% z nich zrobiła cokolwiek, żeby to jakoś potwierdzić. Czyli poszła chociażby do psychologa, bo ja nie mówię tam o endokrynologu, tranzycji prawnej czy takich rzeczach. W związku z czym to często były dzieci, nastolatkowie, którzy czytają jakieś strony i jakoś się deklarują i nie tylko nie jest to podważane jakimiś pytaniami podchwytliwymi czy czymś takim, ale jest to wręcz, no każdy rodzaj kwestionowania tego na przykład przez rodziców jest nazywany transfobią, uwewnętrznioną transfobią, jeżeli sama ta osoba ma wątpliwości, w związku z czym jest to kompletnie niewywrotne. Mhm. Więc tutaj mamy te 22 800, jeśli dobrze pamiętam, osób, które już samo ich zbieranie poprzez ankiety w internecie dotyczące właściwie tak naprawdę stron, które one czytają, a nie ich tożsamości, już budzi wielką wątpliwość, zwłaszcza w przypadku tych osób bardzo młodych. Mhm. Te wątpliwości pogłębiają się coraz bardziej w miarę czytania tego raportu. Mój ten esej krytyczny dotyczący przede wszystkim metodologii ma tytuł Fabrykowanie wiktymizacji o błędach w badaniach grup szczególnie wrażliwych na przykładzie dokumentu Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, raport za lata 2019-2020. No jeżeli pozwolisz, to ja wytłumaczę, co to znaczy to fabrykowanie. Tak, właśnie za moment do tego przejdziemy, tak jeszcze na chwilkę chciałem się zatrzymać w tych tematach, które tutaj już padły. Temat, tu bardzo słusznie zwróciłaś uwagę na ten punkt taki jak traktowanie autodeklaracji osób jako absolutna, niepodważalna i wręcz traktowanie jakichkolwiek pytań wobec tej autodeklaracji jako przejaw mikroagresji, jako formę przemocy. I świetny punkt, przykład jest podany w tym, że w momencie, kiedy w twojej publikacji, że kiedy 13-latka deklaruje, że jest aseksualna, co, jak zauważasz,
przecież mieści się w normie rozwojowej, że osoba 13-letnia może nie mieć jeszcze popędu seksualnego, to mogą być takie przypadki, to w momencie, gdy rodzic nie aprobuje tego, tylko na przykład mówi, że gdy będziesz starsza, to ci się to pojawi, to jest już przejaw agresji wobec tej osoby. Że nie wolno podważać autodeklaracji 13-latka, że nie czuje popędu seksualnego. Bo to jest już afobia, tak, czy też asfobia. Tak jest, dokładnie tak. I to jest pięknie właśnie, do wszystkiego jest specjalistyczne słownictwo, które ma przerazić. I kolejną rzeczą, też bardzo ważną, którą krótko warto przytoczyć, zanim przejdziemy do kolejnych punktów, to jest to, że porównywane jest to z wynikami z poprzednich lat i dochodzone jest do zupełnie innych wniosków niż badania Eurostatu. Ponieważ badania Eurostatu badające pogląd Polaków, stosunek Polaków do osób z mniejszości seksualnych, daje zupełnie inne wyniki niż te raporty KPH. No chętnie podam nawet to badanie Eurostatu, bo było robione w dokładnie tym samym momencie, co to badanie KPH i Ośrodka Badań nad Uprzedzeniami. Otóż Eurostat badał, no to były badania losowe, przebadał stosunek do osób LGB, czyli homoseksualnych i biseksualnych. Ten stosunek jest coraz lepszy, rośnie w ogóle znacznie szybciej niż w całej Unii Europejskiej i nie tylko sam stosunek do osób homoseksualnych i biseksualnych, ale 57% Polaków popiera związki partnerskie, 45% popiera małżeństwa jednopłciowe, a wzrost od 2015 roku jest najszybszy w całej Unii Europejskiej, wynosi 17% dla małżeństw i 12% dla związków. Przypuszczam, że ten wzrost poparcia jest związany wręcz przeciwnie do tego raportu właśnie z tym, że ludzie są niechętni wobec jakichś homofobicznych głosów pochodzących z kręgów rządzących. I ja też zrobiłam badanie przy pomocy ośrodka sondażowego Maison and Partners i zadane tam zostało pytanie, no to też jest grupa losowa, ponad 1000 osób, 1061, i zostało zadane pytanie o czy byś zaakceptowała dziecko transpłciowe. Odpowiedź zdecydowanie tak i raczej tak, takiej odpowiedzi udzieliło 76% badanych, czyli jeszcze więcej niż według Eurostatu. Z naszego badania wynika, że na przykład do in vitro jest gorsze nastawienie niż do dziecka transpłciowego. Przy homoseksualności był jeszcze bardziej entuzjastyczny wynik. Osób niechętnych było mniej niż 10%. Bo tam by było też nie wiem. W związku z czym obserwujemy zjawisko, jeżeli badamy reprezentatywne grupy, no i pytamy ludzi o ich własne uprzedzenia, a nie co się komuś zdaje, że ktoś jest do niego uprzedzony, to wynika z tego, że LGBT w tym momencie jest na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o rośnięcie akceptacji. Skądinąd wydaje mi się, że tak negatywne, jak prezentuje ten raport, to nie było także 20 lat temu. Ale to już mniejsza z tym, bo w tym raporcie jest przedstawiona taka historyczna wizja, że nikt nie ma tak źle jak osoby LGBT. Tak, i to jest, myślę, że to jest ten dobry punkt do przejścia o tym, co wspominałeś wcześniej, czyli do fabrykowania wiktymizacji. Fabrykowanie wiktymizacji to jest takie pojęcie kryminologiczne, ponieważ wiktymizacja no to jest narażenie na pewnego rodzaju przestępstwa czy akty agresji, którego doznaje dana grupa. I jak badamy wiktymizację różnych grup, to zwykle pytamy tych grup, czy zaznały tej wiktymizacji. I czasem występuje na przykład takie zjawisko, że ludzie ukrywają wiktymizację, jeżeli na przykład padli ofiarą czegoś, co jest źle widziane, stygmatyzowane. Czyli na przykład ludzie rzadziej przyznają, że padli ofiarą na przykład przemocy domowej.
ale występuje też zjawisko przeciwne, mianowicie zwiększania wiktymizacji, żeby coś z tym zrobiono. I tutaj rzeczywiście te badania często coś takiego, na coś takiego wskazują. I no jeszcze jest jedna rzecz, że czasem w takim badaniu wiktymizacji osoby, które nie są zwiktymizowane, na przykład nie odpowiadają na pytania. Uważają, że dotyczy to tylko tych, które są zwiktymizowane. Czyli i tutaj w tym badaniu ewidentnie widać, że ta wiktymizacja została no, bardzo mocno sfabrykowana i to na trzech poziomach. Na poziomie zbierania doboru próby, na poziomie zadawania pytań i na poziomie interpretacji odpowiedzi. To jest na każdym kroku takie sugerowanie większej wiktymizacji niż jest lub sugerowanie, że wiktymizacją ze względu na tę rzecz, na przynależność do tej grupy, że to było powodem. No tutaj mówimy o błędzie atrybucji, że no na przykład ja w tym tekście daję przykład osoby tam zakwalifikowanej jako ofiara bifobii. No i to była osoba, to była kobieta, która zadeklarowała się jako biseksualna, ale tak naprawdę miała problem z tym, że ją obmacywano w komunikacji miejskiej. Czyli nikt nie wiedział, że jest biseksualna. Druga z kolei skarżyła się, że jacyś starsi 20 czy 30 lat mężczyźni, rodzice jakiejś jej koleżanki, wyśmiewają się z LGBT i traktują ją jak dziecko, piszą jej, żeby się zamknęła. Też nie ma to nic wspólnego z jej biseksualnością. I takich przykładów w tym raporcie jest mnóstwo i to, że sami respondenci to klasyfikują jako bifobię, transfobię, homofobię, nbyfobię, to nie jest przez tych naukowców w ogóle poddane jakiejkolwiek refleksji, że to, co człowiek myśli, no nie zawsze jest prawdą o tym, co się mu przydarza. Tak, z takich błędów interpretacji, też bardzo, bardzo interesujący przykład podany tutaj w tej publikacji, to jest to, że sąsiad danej osoby nie znał orientacji seksualnej danej osoby, było traktowane jako problematyczne i autorzy raportu interpretują to w taki sposób, że im więcej naszych sąsiadów zna nasze preferencje seksualne, tym bardziej my jesteśmy wyemancypowani. I to jest jakaś ekstremalnie kuriozalna w ogóle sytuacja, bo przecież sąsiedzi bardzo często są osobami, z którymi my w ogóle nie mamy bieżącego kontaktu, coraz mniej ludzi nie wiedzą, czy jesteśmy rozwiedzeni, właśnie. Czy jesteśmy na przykład pannami, kawalerami, tak, jeżeli mieszkamy sami, tak. Ale interpretacja tego jest właśnie taka, że o ile wszyscy wokół ciebie nie wiedzą szczegółów twojego życia prywatnego, to jest jakiś problem, bo powinni wiedzieć. No to oni uznali, że problemem jest to, że 80% sąsiadów, tych osób, nie wie o ich orientacji lub tożsamości. Co ciekawe, no właściwie jeżeli wyobrażam sobie autowanie przed sąsiadami, no to tylko w przypadku związku homoseksualnego, który chce być postrzegany jako związek. Nie widzę innej możliwości autowania się przed sąsiadami, na przykład że ktoś jest aseksualny. Tak. Idę do sąsiada, albo dzień dobry, nie czuję popędu seksualnego, do widzenia. Tak. No w ogóle sąsiedzi nie od tego są, no zwłaszcza w mieście, a tutaj absolutna większość respondentów była z miasta. To też trzeba powiedzieć. Sąsiedzi w ogóle nie są od tego, żeby o nas cokolwiek wiedzieć. Może to jest i wada życia w mieście. No właśnie, to jest osobny temat, czy relacje sąsiedzkie w mieście, jak wyglądają, ale fakty są takie, że bardzo często te relacje są po prostu bardzo, bardzo na dzień dobry po prostu tylko traktowane. Tak, i tutaj w ogóle ten rozdział o wyoutowaniu, czyli no to pochodzi od słowa coming out, czyli takie ujawnienie się, ten rozdział o wyoutowaniu się jest pierwszy, no i padają tam, mają nas przerazić takie dane właśnie, że 80% osób jest niewyoutowanych przed swoimi sąsiadami, natomiast przed przyjaciółmi wyoutowani są prawie wszyscy. Tam około 10% jest niewyoutowana, czyli to jest akurat dobre, tak mamy, jesteśmy homoseksualni, no bo to jest ta najkonkretniejsza część z tego raportu. Moim skromnym zdaniem powinna być w ogóle o tym i o transpłciowości oddzielnie, jeżeli już robić, no to jeżeli jesteśmy homoseksualni, jesteśmy przy tym młodymi ludźmi, którzy nie są jeszcze w żadnym stałym związku, to osobami, które powinny się o tym dowiedzieć pierwsze, są nasi przyjaciele i oni mogą nas wesprzeć. Następnym
stadium są nasi rodzice, powiedzmy, i tutaj też to gwałtowanie było bardzo wysokie, a już zwłaszcza wśród gejów i lesbijek, bo właśnie trudniej się autować z czymś takim jak aseksualność, niebinarność, czy jakieś takie rzeczy, które tam się pojawiają, na przykład panseksualność. Tam jest 14-latka panseksualna, która się czuje bardzo zaatakowana tym, że matka ją tam głaszcze, bo ona zaczęła płakać i tam prawie miała próbę samobójczą, nie wiem w ogóle jak to rozumieć. I ta matka mówi, że nie rozumie, co to znaczy panseksualność. I to jest atak na jej tożsamość. I to jest już mikroagresja, zaraz przejdę do tych mikroagresji. No ta panseksualność to jest tak naprawdę biseksualność, tylko że to jest, no tutaj jest takie przekonanie, że płci jest więcej niż dwie, więc jeżeli nie biseksualność, czyli do dwóch, no to do wszystkich. Czyli no generalnie chodzi o to, że brakiem akceptacji jest to, że ktoś nie rozumie jakichś terminów, które są używane przez osoby de facto poszukujące jeszcze swojej tożsamości, a na pewno nie jakieś bardzo trwałe. No i w tym momencie outowanie się przed wszystkimi z czymś, czego nie jest się do końca pewnym, jest w ogóle złym pomysłem. Tak też, no jeżeli chodzi o na przykład nastolatków, tak, i ich, tak. Ich psychikę. I to też właśnie jest ten moment, że możemy przejść do tematu chyba najciekawszego w tym wszystkim, czyli do mikroagresji, bo najpopularniejszy przejaw przemocy wobec osób LGBT zdefiniowany w tym raporcie to są tak zwane mikroagresje, które definiowane są w ogóle w niesłychanie ciekawy sposób, ponieważ to jest zachowanie, zjawisko, nawet nie zachowanie, tylko doświadczenie, prawda? Bo to nie musi ktoś się zachować, to jest doświadczenie, które sprawi jakieś negatywne emocje, kompletnie niezależnie od kontekstu tego doświadczenia, od intencji sprawcy, od tego w jakich okolicznościach się to wydarzyło, tylko podlega indywidualnej interpretacji. Ja odnoszę wrażenie po prostu, że mikroagresją jest wszystko, co zostanie uznane za mikroagresję. Tak naprawdę. Że można by to zamknąć w takiej kołowej definicji. Ja też to tak widzę. Że jest niezależne, nie ma obiektywnych kryteriów tego, tylko jeżeli uważasz, że coś jest mikroagresją, to jest mikroagresją i tyle. I jako jeden z przykładów, to jest bardzo ciekawe, doświadczenia mikroagresji właśnie w tym raporcie było podane to, że osoba oglądała serial, w którym nie było reprezentacji osób LGBT. I to było doświadczenie mikroagresji, że ogląda film czy serial, gdzie na ekranie nie ma postaci homo, bi, trans lub jakichś innych. I to jest i osoba, która doświadczała oglądania takiego serialu, padała ofiarą przemocy w formie mikroagresji. No tak, tam jest tych punktów jest 8 i one wszystkie budzą duże wątpliwości, bo one brzmią mniej więcej tak, że na przykład nie można przyjmować normatywnej, heteronormatywnej czy cis-normatywnej wizji świata, czyli na przykład nie można spytać swojej kuzynki na Wigilii, kiedy dzieci, tak? Bo ona jest na przykład, bo ona może być homoseksualna. Nieważne, czy jest, ale może być, prawda? Tak, ale tu jest takie założenie, że ona nie może odpowiedzieć, że ci ludzie są takimi jakimiś wiecznymi ofiarami, bo ona nie może odpowiedzieć, nie planuje dzieci. Nie może odpowiedzieć nie, tak? Czyli tutaj zupełnie nieintencjonalne pytania, które są jakieś tam heteronormatywne czy cisnormatywne, które zasadniczo po prostu należą do języka, jakim się posługujemy i w którym obecność osób LGBT w ogóle nie wymaga rewizji tego, tylko po prostu no jakiegoś asertywnego powiedzenia, nie planuję dzieci, ponieważ w Polsce pary gejowskie nie mogą mieć dzieci na przykład, albo nie zwracaj się do mnie jak do mężczyzny, ponieważ ja się identyfikuję jako kobieta. Spokojnie można to powiedzieć, natomiast to jest już klasyfikowane jako mikroagresja. Mikroagresje są wszechobecne, mikroagresji doświadczyło i tu już powinna się zapalić naprawdę lampka, jak się nie zapaliła wcześniej, do mikroagresji doświadczyło 97,8% respondentów tego badania, czyli wszyscy, tak. 97,8, no to jest po prostu 100%. Doświadczyli mikroagresji, ale dlaczego doświadczyli mikroagresji? Ponieważ jest to rodzaj przemocy tak zdefiniowany, że my dwoje prawdopodobnie też byśmy ich zaznawali non-stop.
Tak, gdybyśmy... znaczy jest to rodzaj codziennego doświadczenia klasyfikowanego jako przemoc. Tak naprawdę. Ja mam takie... nie będącego żadną przemocą. No, na przykład mamy tam przykład jakiejś osoby, która deklaruje się jako trans, jest też bardzo młoda, 15 czy 16 lat, która chciała ustąpić miejsce jakiejś pani obok i ta pani nie chciała usiąść obok tej osoby. I tutaj, no autobusie, i reszta autobusu dziwnie patrzyła. I to mnie zaciekawiło, ponieważ no właśnie wykształcenie mam pedagogiczne i sprawą taką dosyć uniwersalną właściwie na całym świecie i w każdym pokoleniu jest to, że w pewnym wieku ubieramy się, stylizujemy się tak, żeby na nas dziwnie patrzono. I uważamy to za jakiś rodzaj swojej władzy, bo my temu społeczeństwu pokazujemy, że jesteśmy inni. I to jest duży procent każdego pokolenia. Ja również tak się ubierałam, że na mnie dziwnie patrzono, odczuwałam wtedy dumę. A tutaj jest przekonanie, że jest to już jakaś agresja ze strony tych ludzi, którzy się dziwnie patrzą. No przypuszczalnie była to osoba z dużą liczbą jakichś kolczyków, z jakimiś włosami kolorowymi, no z jakąś taką ekspresją, no interesującą w ogóle charakterystyczną, ale nieakceptowaną powiedzmy przez osoby po 60. I tutaj takich przykładów jest multum i one wskazują na jakiś rodzaj przewrażliwienia, kultywowanego przewrażliwienia, czyli odczuwania całego świata jako wrogiego. I to jest coś, co te strony czytane przez te osoby, no i kolportujące ankiety, bardzo mocno pogłębiają. Czyli obojętną reakcję społeczeństwa na daną osobę przekładają na agresywną, na niechętną. Czyli tutaj dokonuje się projekcja, że ci ludzie mnie na pewno nie akceptują, ci ludzie mnie na pewno nie lubią. I to jest, no ja to nazywam taki świat w głowie, ponieważ no ogólnie mamy, zwłaszcza będąc bardzo młodzi, czy młodzi, no tak jakby do 25 roku życia, czyli większość tych respondentów, mamy w ogóle ze światem mocno na pieńku, mamy duże napięcie i no stan psychiczny młodzieży dzisiaj jest oceniany raczej negatywnie. Jest bardzo dużo problemów wynikających z social mediów, z porównywania się z innymi, też z pandemii, która wywołała dużą samotność. Więc duża część z tych ludzi, nawet bez żadnego parasola LGBTA, źle się czuje ze sobą. Ma dyskomfort, ma negatywne jakieś podejście do siebie i ci ludzie, tym ludziom się jakby sugeruje tymi pytaniami, że jeżeli oni się źle czują, to oni się źle czują przez kogoś. Przez kogoś ten ktoś to jest nawet, no i wtedy można im powiedzieć, no dobrze, no przecież nikt agresywnie do was tutaj nie mówił, no ale mikroagresja może być też nieintencjonalna, więc mamy jakby takiego kozła ofiarnego wszystkiego, no jakaś nieintencjonalna mikroagresja, no to jest coś, no mogłabym wymienić... Ja mam wrażenie, że istnieje po prostu absolutna dowolność interpretacji tego pojęcia. To jest na coś, przykład co... ja mam kota, tak. Kota widać momentami. Ja mam kota, ktoś mówi na przykład w przestrzeni publicznej, psy są lepszymi przyjaciółmi od kotów, no to już jest mikroagresja w moją stronę jako osoby posiadającej kota. Tak, no to jest w ogóle bardzo... Takie zdanie mi zapadło w pamięć z tej publikacji, że według autorów badania, autorzy badania zdają się tego raportu KPH, zdają się zakładać, traktować rzeczywistość jako coś subiektywnego, co rozgrywa się we wnętrzu badanego, a nie jako coś, czego badany doświadcza. Prawda? Że to nie my doświadczamy rzeczywistości, tylko rzeczywistość jest wewnątrz nas i może być wewnątrz, przez nas w środku konstruowana w sposób absolutnie dowolny. I to jest bardzo ciekawe, że bo ponownie, tak jak zwracałaś uwagę, to jest badanie przeprowadzone przez naukowców tak naprawdę, przez ludzi z podłożem akademickim, którzy wytwarzają teorię pozwalającą w zasadzie w dowolny sposób interpretować swoje doświadczenia,
ale za każdym razem w tym samym celu, żeby pokazać, jak bardzo jest siebie skrzywdzonym przez wszystko i wszystkich. I zapamiętajmy to, ponieważ do tego wrócimy jeszcze na koniec w relacji do czegoś innego, ale myślę, że możemy też w tym momencie przejść do kolejnego aspektu, po tych mikroagresjach. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości jeszcze do tego, czy przypadkiem nie jest to, no, że no może jest to trochę przesadzone, prawda, ale jakoś wewnętrznie spójne, czy coś takiego, to absolutnie myślę, że też kolejnym mistrzostwem tego raportu są badania na temat bezdomności. Ponieważ według przyjętych definicji i przeprowadzonych badań wychodziłoby na to, że w latach 2019-2020 osób bezdomnych LGBTA było w Polsce 10-krotnie więcej niż wszystkich innych bezdomnych w Polsce w tym czasie. Tak, dokładnie 12,5 raza, bo tutaj jak to się w ogóle mogło stać? Ten raport przytoczył realną liczbę bezdomnych według Ministerstwa Polityki Społecznej, nie pamiętam tej nazwy, ta oficjalna liczba bezdomnych była około 3000 w tym czasie, w 2019 roku. Ale raport postanowił przyjąć inną definicję, no i ta definicja była, że bezdomne to są osoby, no nie tylko te takie trwale pozbawione domu, ale także te, które zostały z domu wyrzucone, które z domu uciekły i które były pozbawione dostępu do pożywienia i do środków higienicznych. To jest definicja przyjęta przez no taki cały szereg takich katolickich organizacji walczących z bezdomnością, zwłaszcza osób młodych, tylko że raport idzie jeszcze dalej, bo rozdziela te rzeczy, czyli albo brak dostępu do jedzenia, brak dostępu albo do środków higienicznych, albo do schronienia. Czyli tak, bo to jest co innego uznać, że osobą bezdomną jest osoba, która nie ma środków do życia i została wyrzucona z domu. Tak. A co innego jest uznać, że albo uciekła z domu, albo nie ma na jedzenie, albo... No to... Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz i tutaj raport już naprawdę no, idzie w kompletny taki nonsens, taki balon tej wiktymizacji zostaje nadmuchany. Mianowicie oni twierdzą, że istnieje bezdomność jednodniowa. No i w związku z tym tam wśród tych osób LGBTA prawdopodobnie największa wśród osób LIG była rzeczywiście dość duży procent, ale taki procent rzędu kilkanaście, był osób, które albo uciekły z domu, albo zostały z niego wyrzucone, ale na parę dni. I tutaj ten raport przyjął, że każda z tych osób była bezdomna. No ale weźmy brak dostępu do jedzenia i środków higienicznych. Jeżeli medianę mamy 22 lata, a mając 22 lata studiujemy bardzo często, czyli jesteśmy na utrzymaniu rodziców, to każda z tych osób, która nawet nie wróciła do domu po szczególnie upojnej imprezie, była przez ten jeden dzień bezdomna. Bo nie miała środków na jedzenie, nie miała dostępu do środków higienicznych, łaziła gdzieś tam po mieście, a policja jej akurat nie zgarnęła. Więc tutaj no to jest już tak jaskrawe. Tak. Oni tam w pewnym momencie się krygują i mówią, no tam, ale bardziej konserwatywnie licząc, no to im wychodzi, że tych osób byłoby 2,5 tysiąca, jak ja policzyłam z tych ich procentów, czyli 2,5% bezdomnych w Polsce byłaby LGBTA, czyli właśnie oni tutaj stanęli przed takim dylematem. Sfabrykować wiktymizację publiczność wytrzyma, z drugiej strony jest to takie trochę nierealistyczne, tak. No ale to świadczy w ogóle o randze tego raportu. No jak w ogóle można sugerować, że jeżeli ktoś dwa dni nie przebywał w swoim domu, bo się pokłócił z rodzicami, a jest osobą, która nie pracuje, ponieważ no, połowa była poniżej 22 roku życia, czyli z tej połowy większość pewnie nie pracowała, no to
No jak można z tego robić bezdomność? Przecież to jest policzek dla... Dla bezdomnych, no, ale tak, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, że w tym wszystkim, w tym obniżaniu, że tak powiem, tej poprzeczki do uznania właśnie w kategoriach takich bezdomność, to samo jest w kategorii molestowania seksualnego i tak dalej, w poszerzaniu tych definicji w ogóle nie zwraca się uwagi na to, że to jest w istocie poniżanie ludzi, którzy naprawdę tego problemu doświadczają, bo ktoś jest na ulicy od roku na przykład, prawda, faktycznie nie może sobie poradzić we własnym życiu i tutaj przychodzą państwo uczeni, prawda, i mówią, że no ta osoba, która jeden dzień była poza domem, ma to samo doświadczenie, tak, no też jest w tej samej kategorii, prawda, też jest osobą bezdomną, no to jest po prostu, mam wrażenie, że poniżające dla takich, wobec ale takich tutaj, osób. Ale tutaj jest coś bardzo podobnego, jeżeli chodzi o depresję. Mhm, tak. Bo tutaj depresja została przebadana w dość podobny sposób, no trochę bardziej rzetelny, ale tylko trochę, ponieważ tutaj został zastosowany taki formularz PHQ-8, który bada objawy depresyjne w dużych populacjach. To nie jest diagnostyczny formularz, czyli właściwie nie jest on w stanie w ogóle określić czegoś takiego jak ciężka depresja. On bada tylko objawy depresyjne. Ciężka depresja to jest coś, co prawdopodobnie sprawiłoby, że ta osoba nie byłaby w stanie wypełniać takiej ankiety, ponieważ ciężka depresja to jest stan wymagający na ogół hospitalizacji, z psychozami, z niechęcią do pójścia do toalety. I tutaj używanie takiego pojęcia to jest znowu policzek dla osób z depresją, ponieważ oni to zaklasyfikowali jako ciężką depresję, badając takie objawy jak zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, i myśli, negatywne myśli o sobie. I w czasie globalnej pandemii takich myśli prawdopodobnie mieliśmy wszyscy bardzo dużo. Zaburzenia snu mogą korelować z depresją, ale nią nie są. Zaburzenia jedzenia, łaknienia tak samo. Czyli tutaj oni oczywiście znowu potraktowali te objawy oddzielnie. Nie naraz. Tak. Więc wyszło bardzo dużo z depresją, 44% z ciężką depresją, czyli tymi ciężkimi objawami depresyjnymi. Tak. 60% osób trans, tych osób trans, które nie zrobiły żadnej tranzycji. Jeszcze przy okazji wiemy, że te prawdziwe osoby trans czują coś takiego, co się nazywa dysforią i co jest bardzo podobne do depresji. Czyli tutaj badali jako wynik mikroagresji, bo tam jest taki długi rozdział. Właśnie, to jest też ważne, że ten wątek z depresją pojawia się i jest przedstawiany w raporcie jako wynik tych mikroagresji, o których mówiliśmy przed chwilą właśnie. Tak, bo tam są też rozdziały o agresji, no o takich konkretniejszych rzeczach, o cyberprzemocy, o przemocy takiej fizycznej. Tam są te wskaźniki znacznie niższe, nie sumują się niestety w 100 w ogóle, więc nie jestem w stanie powiedzieć, no każdy rozdział jakby przyjmuje trochę inną definicję, co też jest niedopuszczalne, ale tam też są pomieszane poważne rzeczy z czymś takim, że ktoś bał się chodzić z tęczową torbą i to jest w rozdziale przestępstwa z nienawiści. Czyli ktoś się bał chodzić z tęczową torbą, bo się bał pobicia. Pobicie jest przestępstwem. Ale to, że on się bał pobicia, to nie znaczy, że to pobicie by nastąpiło, bo to jest znowu ta rzeczywistość w głowie. Tak. Rzutowana na zewnętrzną. I to wszystko prowadzi nas też do jeszcze jednego aspektu, ponieważ tak jak mówi, mając na uwadze wątpliwe aspekty metodologiczne i merytoryczne, to ten raport, podobnie produkowany przez naukowców, ma bardzo silnie jednoznacznie wydźwięk polityczny. Prawda? Ponieważ to nie jest tylko opis zjawisk, ale w raporcie jest wprost napisane, że to jest wszystko wina PiSu i Andrzeja Dudy. Ja nie przesadzam, w sensie to jest wprost... To jest na co drugiej stronie. To jest wprost sformułowane w tym raporcie i to jest w ogóle, dochodzimy do ekstremalnie ciekawego zjawiska, bo to jest ponownie praca niby dokonywana przez naukowców, ale ona w ogóle nie stoi w perspektywie opisu rzeczywistości, tylko ona stoi w perspektywie wskazania winnych politycznych po prostu, prawda? No to stoi w perspektywie propagandy. No po prostu tak. I ponownie też warto zaznaczyć, że ponownie, ja nie podważam tutaj wielu wątpliwych działań naszej kochanej obecnej władzy, ale te wnioski są dokładnie odwrotne niż te badania Eurostatu i to, co mówiłeś na początku, to też może być prawdą, że wielu ludzi po prostu zaczyna przychylniej patrzeć na te grupy, które
nasza władza lubi używać jako narzędzie polityczne do straszenia nimi, prawda? No właśnie z tego powodu, że jest niechęta naszej władzy. I to też, tak nawiasem mówiąc, to jest coś, co opisuję w książce swojej, że to jest historycznie powtarzalne zjawisko, że jeżeli ktoś nie lubi władzy, to jeżeli ta władza wskazuje wroga, to tego zaczyna gościa się lubić. Bo tak działa ludzka psychika po prostu. No i tu w pewnym momencie się rzeczywiście tak mówiło. My socjologowie mówiliśmy tak, że prawdopodobnie tutaj występuje takie zjawisko, że akceptacja dla osób LGBT będzie rosnąć w wyniku takich wypowiedzi jak Jędraszewskiego. Mi się wydaje, że wbrew temu raportowi tak jest. I tutaj, ale tutaj takie przekonanie właśnie, no to jest też taka nieuczciwość, takie przekonanie, że jeżeli się obwini nielubianą władzę, to nikt temu koniowi w zęby nie popatrzy. Nigdzie w tym raporcie nie jest udowodnione, że którykolwiek z tych negatywnych objawów depresyjnych zależał od PiS-u. Co więcej, tam nie ma w ogóle żadnego rodzaju przestępstwa, choćby jednego, które byłoby związane z panującą władzą. Nawet te ustawy anty-LGBT, te ustawy nie wygenerowały żadnego przypadku dyskryminacji, na przykład na którą można byłoby się poskarżyć do Trybunału w Strasburgu. Więc tutaj to jest, tam są ciągle wypowiedzi, jak Czarnek powiedział to ja się poczułem źle. Jak Jędraszewski powiedział coś, to moje samopoczucie poszybowało w dół i tak dalej. Moje samopoczucie też szybuje w dół, jak słucham, co arcybiskup Jędraszewski mówi. To nie jest kwestia, no bo to są różne stopnie, to tak, nie jest kwestia tak. pomocy wobec tej osoby, to jest kwestia dyskursów, które moim zdaniem nie powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej, bo stygmatyzują jakieś całe grupy ludzi, ale nie jest to ani powód czyjejś depresji, ani taka bezpośrednia przemoc. Tak, to znaczy nie, w sensie we wskazywaniu tego wszystkiego to nie jest tak, że my bronimy te zachowania w tym momencie rządu, ale można dostrzegać w czymś problemy, ale to nie jest powód, by bezpodstawnie łączyć to ponownie bardzo w dużej mierze sfabrykowanymi. Jeżeli się łączy, to trzeba by było to udowodnić. Tak, to tak, nie tak, jest tak, udowodnione. Tak. To, że kogoś nie lubimy, to nie znaczy, że ta osoba jest winna wszelkiego zła od razu, prawda? To całe jedzie na przekonaniu, że czytelnicy będą też nie lubić PiS-u, w związku z czym nie popatrzą, czy to jest metodologicznie trafne. Akurat to te komentarze związane z polityką, której jest w tym raporcie bardzo dużo, są w ogóle w niczym nie zaczepione, tak, na żadnym dowodzie. To jest w ogóle bardzo taki popularny w ogóle przejaw, że zakładamy, że odbiorcy też nie będą lubić tego, na kogo coś mówimy, więc nie sprawdzą, czy to, co mówimy, jest prawdziwe. Już to. Dokładnie. I to rodzi w ogóle pytanie, jak tego typu raporty, które no ostatecznie zwykle jednak ktoś temu koniowi w zęby zagląda w ten czy w inny sposób, nawet jeżeli z opóźnieniem, czy jak takie raporty w ogóle wpływają twoim zdaniem, na społeczne postrzeganie wiarygodności tego typu instytucji, które je przeprowadzają, zarówno na poziomie takim aktywistycznym, jak ta kampania przeciw homofobii, czy to się przekłada na podważanie wiarygodności takich instytucji, jak i na poziomie uniwersyteckim, ponieważ podobnie jest to raport zrobiony przez naukowców i reklamowany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Znaczy mi bardziej leży na sercu tutaj ta dobra opinia naukowców i moim zdaniem, no bo kampania przeciw homofobii jest ośrodkiem aktywistycznym. Ja mam w ogóle taką wątpliwość, nie tylko ja, wiele osób z tego obrębu nauk społecznych ma taką wątpliwość, czy badania wiktymizacyjne w ogóle powinny być robione przez aktywistyczne ośrodki, ponieważ aktywistyczne ośrodki wiedzą, co myśleć, zanim zrobimy badanie. To jest bardzo negatywne i mówię tutaj zarówno o prawicowych, lewicowych, liberalnych, jakichkolwiek ośrodkach aktywistycznych, one po prostu wkładają to, co chcą wyjąć. Mają jasny motyw w patrzeniu na badaną sprawę. Tak, no im nie wyjdzie coś, co... No i ja już w kampania przeciw homofobii, czy cała masa tych innych, no bo jeszcze gorsze pod tym względem są te transaktywistyczne organizacje, one już mówią, tam 70% osób popełni samobójstwo, 80% popełni samobójstwo i człowiek idzie po rozum do głowy, no gdyby te osoby, a powiedzmy jest ich tam 0,5%, czy tam ileś, gdyby te osoby tak ciągle popełniały samobójstwo,
samobójstwa, to byśmy mieli ciągle o tym wiadomości. A ostatnia wiadomość o samobójstwie osoby trans to był Milo, czy była, i to było parę lat temu, i była to osoba w ogóle pełnoletnia, 23-letnia. I, no i tutaj, czyli tutaj mamy jakieś niesprawdzone, straszliwie sfabrykowane dowody na to, że dana grupa jest wybitnie zwiktymizowana, i tutaj taka rzetelność naukowa kazałaby to robić bez KPH. Prawdopodobnie od KPH pochodziły pieniądze na to badanie, bo badania ilościowe są bardzo drogie. Natomiast to, że tutaj ten ośrodek aktywistyczny maczał w tym palce, no to sprawiło, że to badanie jest kompletnie naukowo, ono niczego nie bada. Znaczy, tam są ciekawe rzeczy, które ja tam zanotowałam, które na przykład warto byłoby pociągnąć, na przykład takie, że matki częściej akceptowały no, jakąś tam nienormatywność swoich dzieci, matki częściej niż ojcowie, a siostry częściej niż bracia. Czyli jest tutaj, mi też wyszło w tym moim badaniu z Mezon and Partners, też wyszło, że kobiety mają, w ogóle niezależnie od wieku, mają lepszy stosunek do jakichś coming outów, do jakichś takich rzeczy. To jest ciekawe. Ja też w ogóle nie neguję objawów depresyjnych, czy konfliktów rodzinnych, czy tego, że ktoś jest wykluczany, no bo tam część rzeczywiście była wykluczana, nie tylko czuła się wykluczana, tak? W ogóle tego nie neguję, tego cierpienia, które w tych ludziach jest. Natomiast jako badanie jest to coś takiego, co należy wyrzucić do kosza i zrobić następne. Tak naprawdę jedno na osobach LGB, drugie na osobach trans, które cokolwiek zaczęły z tym byciem trans, od 16 roku życia, a nie od 13. I na rzeczowej próbie badawczej. Robić badań nad osobami aseksualnymi, bo najpierw by trzeba było w ogóle udowodnić, że są one w jakikolwiek sposób wykluczane. No nie jest, jednak nie żyjemy w kulturze, w której się do seksu zmusza, więc a jeżeli się zmusza, to są na to paragrafy. No tak, nie narusza się czyjejś aseksualności, tylko integralność. Więc tutaj z tym, że ośrodek uniwersytecki coś takiego zrobił, no to tutaj jest pytanie właśnie o uczciwość intelektualną i o no, nasz wiarygodność w ogóle badań naukowych. I to jest bardzo poważna sprawa. Tak, i tutaj też zwróciłaś uwagę w tej naszej rozmowie krótkiej przed tym, że na ten raport finansowany być może przez kampanię przeciw homofobii i ten raport, który tu omawiany, powoływała się Rada Upowszechniania Nauki w swoim tekście atakującym Łukasza Sakowskiego, tak? W którym zarzucano mu... Przypuszczalnie, tak, bo oni go nie wymienili z imienia i nazwiska. Natomiast Łukasz Sakowski na swoim blogu bardzo popularnym, popularno-naukowym, To Tylko Teoria, no pisał, zamieszczał różne dane dotyczące płci i dotyczące tej dyskusji o płci. No, biolodzy są raczej zgodni co do tego, no poza jakimiś właśnie takimi skumplowanymi z aktywistami za bardzo, no, że płeć jest binarna, tak jak u innych ssaków. Oczywiście możemy dokonać tranzycji. W Polsce jest możliwa zmiana numeru PESEL. Jeśli chodzi o respondentów tego badania, to było mniej niż 1% tych, którzy zmienili PESEL. Mniej niż 1% wśród tych trans. Więc w Polsce taka możliwość jest, wiążą się z nią pewne niedogodności, ale w ten sposób nie zmieniamy płci, tylko zmieniamy społeczną tożsamość i jakąś tam umowę społeczną. No to prawnicy pewnie lepiej to umieją wytłumaczyć. No Łukasz nie pisał nic. No, przytaczał wyniki badań i zarzucono mu, że przytaczanie wyników niektórych badań może mieć negatywny wpływ na osoby trans. No tak, bo on też na przykład pisał o detranzycjach, czyli właśnie tych osobach, które podjęły decyzję o tranzycji w wieku lat 13, tak jak oni tutaj afirmują, i później się z tego wycofywały. No, te osoby nie mają reprezentacji, na nich się badań takich nie robi, a szkoda. To była Rada Upowszechniania Nauki przy PAN, czyli nie sam PAN, bo tam spojrzałam na skład, to tam naukowiec był chyba tylko jeden, tam reszta to byli dziennikarze czy inne takie osoby, ale poszło w świat,
że jest to PAN, że jest to Polska Akademia Nauk, no i że Polska Akademia Nauk potępia za zamieszczanie jakichś badań, ponieważ, i tutaj wykorzystano to badanie, osoby trans w 60% cierpią na ciężką depresję, przy tym naciągnięciu tej depresji, naciągnięciu tego bicia. Zacytowano po prostu to właśnie, tą publikację z liczbami wyciągniętymi zupełnie znikąd po prostu. Tak, i to jest naprawdę oburzające, bo to jest nawoływanie do cenzury. Zresztą te organizacje nawołują do cenzury nie pierwszy raz, tylko pierwszy raz udało im się zaangażować PAN. Ja pamiętam kilka takich wydarzeń, jak na przykład to, że Gazeta Wyborcza zamieściła recenzję książki Abigail Schreier, która się nazywa Irreversible Damage, która jest o tranzycjach dziewczynek, właśnie takich przed 18 rokiem życia, niepełnoletnich, których to liczba bardzo, bardzo wzrosła. No różne są dane, niektóre mówią o tym, że jest to 44 razy tyle niż mniej więcej dekadę temu. No i książka opisuje to zjawisko jako taką społeczną pandemię, epidemię, coś takiego. I środowiska te kampania przeciw homofobii, tranzycja, transfuzja, lambda, replika, no te wszystkie, jest tego bardzo dużo, tych ośrodków aktywistycznych, one wszystkie stwierdziły, że nie można zamieszczać recenzji. Tak. Przedruku recenzji. To był przedruk, a recenzja nie była entuzjastyczna. Recenzja była taka podejrzliwa, więc no, proszę zobaczyć, jak bardzo te środowiska nastawione są po prostu na cenzurę badań naukowych, dziennikarstwa i badań naukowych, ponieważ nie może wyjść coś innego niż nam wyszło. A nam wyszło i to pomimo, że te organizacje, te strony no, promują rzeczy absolutnie nieprawdziwe, jakieś procenty samobójstw, które nie są możliwe, bo byśmy mieli no, choćby ze szpitali dane, z policji na temat tych samobójstw, są generalnie, mają podkręcać społeczną wiktymizację, tak. Mają podkręcać społeczne zaangażowanie, współczucie. Ja jestem też na różnych grupach rodzicielskich, bo mam córkę nastolatkę, to tam też jest obecny ten dyskurs, że jeżeli twoje dziecko odczuwa jakąkolwiek tutaj taką nienormatywność, taką dezorientację czy coś takiego, to koniecznie musisz iść do jakiejś zamkniętej grupy rodzice transpłciowych dzieci, gdzie się dowiesz, że jeżeli nie pójdziesz tą ścieżką, którą twoje dziecko chce w danym momencie, żebyś poszła czy poszedł, to ono się zabije. I oni wprost tak zabronione treści, no bo w ogóle straszenie samobójstwem to jest temat na oddzielną rozmowę, no tak, to jest coś bardzo niebezpiecznego. Jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych tak jest pierwszy pozew o to, tak, że rodzice i dziewczyna, kobieta obecnie, tak, osoba, która dokonała się detranzycji, pozwali klinikę, twierdząc, że zostali przymuszeni, że rodzice zostali zastraszeni i psychologicznie przymuszeni do przeprowadzenia tranzycji dziecka straszeniem przez lekarzy, że jeśli tego nie zrobią, to ich dziecko się zabije. No i okazało... Tak, czyli na podstawie właśnie takich sfabrykowanych danych, no ja nie jestem, nie mam wykształcenia medycznego, natomiast spotkałam się z takimi danymi, że niebezpieczeństwo to suicydalne u osób z dysforią w ogóle jest większe niż w populacji, no tak. Ale niezależnie od tego, czy się zrobiło tranzycję, czy nie. No to jest... Bo dysforia sama jest czymś w rodzaju depresji, no czymś w rodzaju negatywnego nastawienia do siebie. No w związku z czym tutaj mamy do czynienia z taką skomasowaną propagandą, jak macie myśleć. Ja bym tu jeszcze na jedną rzecz zwróciła uwagę, bo tam jest taki, tam jest cały rozdział o tych mikroagresjach, on jest właściwie w jakimś sensie komiczny, no bo mikroagresją jest też na przykład w czymkolwiek się nie zgodzić z osobą LGBTA, mikroagresją jest na przykład twierdzić, że się nie jest mikroagresywnym, kiedy oni uważają, że się jest mikroagresywnym, mikroagresją jest stwierdzić, że geje mają ryzykowne zachowania seksualne, no i ja się tam pytam, co w takim razie z gejem, który o to pyta i tak dalej. I tutaj z tych mikroagresji wyłania się taki obraz, że LGBTA cierpią najbardziej.
jestem w stanie powiedzieć no, w każdym momencie o osobach, których sytuacja jest znacznie gorsza, chociażby bezdomni, chociażby matka, której nie stać na czynsz, chociażby osoba niepełnosprawna ruchowo, która nie ma podjazdu czy windy czy czegoś takiego, ale tutaj jest właśnie takie przekonanie, że nie można kwestionować tej korony ucisku, jaka należy się osobom LGBTA, ponieważ jak się już kwestionuje, to już jest tam homofobem, transfobem i tak dalej, to jest tak rzucane w eter, w osoby, które są, no ja na przykład dałam wywiad dla portalu queer.pl o małżeństwach jednopłciowych, jakie są argumenty na rzecz tych małżeństw, ale tam dla części czytelników, tych takich wznieconych, ja jestem homofobką, ponieważ nie uważam, że LGBTA są tutaj najbardziej uciskani czy nienawidzeni ze wszystkich. To im wystarczy. I tutaj jest właśnie ciekawa kwestia z tymi mikroagresjami, ponieważ jest książka o mikroagresjach, ona się nazywa The Rise of Victimhood Culture, Manninga i Campbella. I w tej książce opisane jest, jak ten dyskurs mikroagresji i tych safe spaces, przestrzeni bezpiecznych. Przestrzeni, tak. Tak. Jak ten dyskurs opanował głównie uniwersytety, na których pojawiła się też ta cancel culture, czyli że nie można mówić tych rzeczy, które będą dla kogoś zabrzmią, dla kogoś opresyjnie. I która przybiera takie formy dosyć komiczne, tak, które są tam demaskowane, i która, no ci autorzy zauważają, że mikroagresja to jest coś, co dostrzegają przede wszystkim osoby uprzywilejowane. Właśnie przedstawiciele jakichś mniejszości mieszkających w slumsach, jakichś ludzi na przykład nie mówiących w Stanach Zjednoczonych po angielsku, czy jakieś osoby właśnie tak mocno wykluczone, one nie mają pretensji o mikroagresję. O mikroagresję mają pretensje studenci płacący czesne, którym się nie podoba, że wykładowca jakoś inaczej tam interpretuje dzieje, czy coś w tym rodzaju. Czyli to jest tak naprawdę jakaś forma władzy, a nie opresji. To jest bardzo ciekawe, że i to akurat też się powtarza w Polsce, że największą chęć przyjęcia tego statusu ofiary mam wrażenie, że najłatwiej można zaobserwować u ludzi albo w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia, albo już wykształconych z dużych miast, zarabiających raczej powyżej średniej krajowej, prawda, nie tyle co ludzi gdzieś tam na wiosce głębokiej, czyli ludzie, którzy mam wrażenie, że gdyby nie to, no to musieliby zostać uznani za orbitujących wokół klasy panującej, za elity uprzywilejowane, prawda? Za ludzi mających najwięcej środków i najwięcej jakichś rodzajów władzy, no ale wtedy oni byliby tymi złymi, prawda? Więc trzeba znaleźć siebie. Bo victimhood culture, czyli kulturze ofiar, czy tam kulturze krzywdy, najlepszy jest ten, kto doznaje krzywdy. Ten, kto nie doznaje krzywdy, to jest jakby już przypuszczalnie zły, no z tym się wiążą też jakieś takie pojęcia, na przykład białego przywileju, że każdy biały jest winien opresji czarnych, dlatego że jest biały, tak? To jest taka niewywrotka zupełna. I tutaj to jest do przebadania, bo to jest bardzo ciekawe, to zresztą wyszło też w tym raporcie, czym zamożniejsza grupa, tym bardziej chcę zwrócić uwagę na to, jak jest bardzo uciśnione. Tym bardziej się czuję ofiarami, tak. Samo to, że wszystkie te fikołki ideologiczne się tutaj dzieją, to nie jest aż tak zaskakujące, bo tego typu przypadki się działy i dzieją. Natomiast, tak jak mówiliśmy wcześniej, przede wszystkim moim zdaniem alarmujące jest to, że tego typu zabiegi, tego typu retoryka przenika do środowisk uniwersyteckich, do środowisk, które powinny być ideologiczne, które powinny właśnie opisywać świat, badać prawdę, a nie dążyć do zmiany społecznej, prawda? Ponieważ to jest, mam wrażenie, pomylenie, jakieś kompletne pomylenie porządków i to jest groźne, że to się po prostu wgryza do tego typu środowisk, które absolutnie nie tym powinny się zajmować i firmują później tego typu wynaturzenia, w sensie wyniki mam na myśli tego typu badań, autorytetem takich instytucji. I ja chciałem porozmawiać tutaj jeszcze właśnie w tym aspekcie o jeszcze jednej kwestii, ponieważ mam wrażenie, to jest moja obserwacja, że
No bo to się dzieje już od jakiegoś czasu. I tego typu prowadzenie dyskursu w tę stronę, prowadzenie tego typu w cudzysłowie badań już istnieje w naszej przestrzeni, przestrzeni i publicznej, i akademickiej od jakiegoś czasu. I oczywiście ono startuje na stronie tej progresywnej światopoglądowo, powiedzmy, tak. Ponieważ, ale ludzie po stronie konserwatywnej obserwują i wyciągają, co, że tak powiem, bardziej łakome narzędzia do udowadniania swoich tez. I ja raz za razem, ja opisywałem ze 2 lata temu chyba w tym momencie, już będzie, przypadek Kai Godek, prawda, która w tej swojej ustawie Stop LGBT, prawda, czy jak to się tam nazywało, dokładnie używa języka takiego, że no ona broni prześladowaną grupę katolików przed opresją tych okropnych ludzi, prawda? To znaczy język i sposoby zastraszenia, prawda? My już trochę żyjemy w tej kulturze ofiar i ona jest atrakcyjna. Ja na przykład uczestniczyłam w dyskusjach, gdzie mi udowadniano, próbowano udowodnić, że mężczyźni krócej żyją od kobiet, bo kobiety są faworyzowane. Kiedy jest to statystycznie, demograficznie na całym świecie zjawisko występujące z jakichś tam powodów biologicznych czy zachowań męskich, jakichś tam ryzykownych, częstszych czy innych takich, czy wojen, czy czegokolwiek, ale no właśnie, ale tutaj dokonała się bardzo duża taka wolta. Campbell i Manning właśnie piszą o tym, że to jest, że żyliśmy w kulturach godności, gdzie była tam emancypacja, jesteśmy równi i tak dalej. Teraz mamy kulturę ofiar, w której atrakcyjne jest być ofiarą. Tak, i teraz się wszyscy prześcigują, jak bardzo są uciśnieni. I zwrócić uwagę chciałem na to, że nie, w zeszłym tygodniu chyba pan minister Czarnek zatwierdził grant w wysokości 7 milionów złotych Uniwersytetowi Kardynała Wyszyńskiego na badanie między innymi chrystianofobii w Polsce. I ja nie wiem, jak zostaną przeprowadzone te badania, ja nie chcę zarzucać a priori. 97,8%. No, ale jeżeli chcielibyśmy się zastanowić, jak często chrześcijanie, katolicy doświadczają mikroagresji, no to przecież... Dlaczego by nie przyjąć kompletnej dowolności ponownie w tym, prawda? To znaczy, ja tak się śmieję w tym momencie i ponownie nie chcę mówić, jak zostanie przeprowadzone to badanie, ponieważ nie chcę a priori zarzucać temu uniwersytetowi, jak to zostanie zrobione, bo nie wiem, ale ja mam wrażenie, że środowiska konserwatywne coraz częściej przejmują tego typu narzędzia udowadniania za wszelką cenę, że nie, tak naprawdę to my jesteśmy pod ogromną opresją, prawda? I teraz to nas trzeba chronić prawnie, koniecznie i tak dalej. I bardzo ciekawa rzecz, która wypływa, mam wrażenie, bardzo często w rozmowach, które ja prowadzę z osobami zaangażowanymi, że tak się wyraża, w jakąś taką konserwatywny aktywizm, to bardzo często pojawiają się takie argumenty, że kiedy się wyciąga, że przecież to jest forma manipulacji, przecież to jest ordynarne ugarstwo, prawda, ujmowanie tego w tego typu ramach, to wcześniej czy później wielokrotnie jest tak, że ta osoba przyznaje, no dobrze, okej, no to jest manipulacja, ale oni, w cudzysłowie, manipulują, więc my też musimy. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawe. Jeśli mamy robić rzetelne badania, to, no to tutaj mamy metodologię różne badań ilościowych, jakościowych i jeżeli mamy robić rzetelne badania, to musimy coś takiego odłożyć, no bo ja też nie twierdzę, że nie ma ofiar, tak, że nie ma hierarchii społecznych, że nie ma wykluczeń, bo one oczywiście są, tylko że to nie jest takie zjawisko, że... No, ludzie jakby inaczej funkcjonują, jakby to, nie wiem, jakby to powiedzieć, no jeżeli ktoś jest wykluczony ekonomicznie, jeżeli ktoś jest wykluczony w taki sposób, że jego nie stać na jakieś podstawowe produkty, to jest to innego rodzaju wykluczenie niż to, że ktoś się czuje wykluczony. To, że ktoś się czuje wykluczony, to też bywa bardzo dojmujące, tylko to nie znaczy, że on jest wykluczony. To jest innego rodzaju zjawisko po prostu, tak. Tak, to należy wtedy badać i na przykład należy badać na poziomie dyskursu. Na przykład jakby oni nie robili badań ankietowych, tylko przebadali dyskurs publiczny, ile jest artykułów źle przedstawiających osoby trans, ile jest artykułów źle przedstawiających osoby homoseksualne, to tak, no tutaj takie jakościowe badanie byłoby lepsze, ponieważ generalnie w ogóle badania ilościowe nie są od pomiaru uczuć. I tutaj jest cały szereg problemów, no bo jeżeli pytamy akceptacja, tak lub nie,
robimy, na przykład właśnie ten Eurostat czy CBOS robi takie badania, to tak, natomiast no trudno nam naprawdę ankietami wyciągnąć, czy ktoś w uzasadniony sposób czuje się przez kogoś wykluczony. Tak, i to jest, tutaj dochodzimy do bardzo podobnych wniosków, jak na przykład w temacie obrazy uczuć religijnych, prawda? Tak, jeżeli chcemy zaczynać, kiedy chcemy mierzyć tego typu rzeczy, to nagle się okaże, że nie ma nic do mierzenia poza samodeklaracją osoby, która się czuje tak, a nie inaczej. I tak, to są jak najbardziej wszystko słuszne uwagi, ja tylko właśnie dodam do tego, że to nie jest tak, znaczy właśnie, że to jest tak, że dostajemy tego typu dyskurs z coraz większej liczby stron, tak? I nawet jeżeli tutaj mamy, że tak powiem, żywy przykład, i tutaj jest być może to w najbardziej zaawansowanym stopniu posunęło się to, to jesteśmy, obawiam się, ja bym wolał nie, ale obawiam się, że idziemy po prostu na drodze, kiedy właśnie i aktywizm, i pośrednio polityka również po prostu degeneruje się do takiego, do konkursu, kto jest, komu się uda przekonać ludzi, że jest pokrzywdzony. Bo nawet nie kto jest najbardziej pokrzywdzony, no bo czy jest, czy nie jest, osobna kwestia, ale komu się uda przekonać, że jest pod atakiem, co uzasadni jakieś siłowe rozwiązania, ponieważ zawsze za tym idą właśnie narzędzia cenzury, tutaj, prawda, i tego typu... Tutaj jeżeli chodzi o polski uniwersytet, to on jest w porównaniu z jakimś amerykańskim, to jest jeszcze całkiem nieźle, przynajmniej o to, jeśli chodzi o to szaleństwo progresywne, tak, bo mamy też różne inne szaleństwa. No właśnie. Ale naprawdę dramatyczna sytuacja moim zdaniem, też nie chcę przesadzać tak jak cały ten raport, dramatyczna sytuacja jest z prasą. Prasa progresywna, właściwie mamy tylko prasę progresywną z tej takiej szeroko czytanej, jest, no tak w to poszła, nie tylko w tej sprawie. W tej sprawie, że jeżeli ktoś na przykład uważa osoby trans za równe tym osobom normatywnym, to już się krzywdzi, bo je trzeba traktować jako jakieś tam właśnie ukoronowanie stworzenia, ale na przykład z tą prostytucją, o której mówiłeś, no już dwa podcasty na ten temat były, jest strasznie dużo materiałów, które to promują i jest to takie coś, no taka hegemonia, jak to mówił Gramsci, taki już rodzaj dyskursu, który ma się utrwalić i który jest bardzo niebezpieczny, taki irracjonalny, taki ciemny, no bo tutaj nauka z tym nie ma, no weź, te rzeczy idą zawsze razem. Co jest w ogóle obraźliwe dla osób LGBT, ale ten sex work is work, trans women are women, to jest ciągle razem. I jeżeli my mamy wierzyć w coś takiego, że 97,8% osób LGBTA doznaje mikroagresji, ale prostytutka nie doznaje żadnej przemocy, no to jest jakiś absurd. To jest dokładnie to, co powiedziałaś właśnie wcześniej w tym raporcie. Rzeczywistość jest traktowana jako coś subiektywnego, co się traktuje we wnętrzu i może być dowolnie konstruowane. To jest opis całkowicie uwolniony, oderwany od rzeczywistości. Od materii. Tak, od materii. Nic nie mierzymy, nic nie badamy, tylko czysto konstruujemy po prostu, czysto konstruujemy punkty w dyskursie, które mają dokonać społecznej zmiany w oderwaniu od tego, czy coś jest w ogóle prawdziwe, czy nie. No i to jest ten woke właśnie, to jest definicja, tak. I tyle. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Gorąco zachęcam wszystkich oglądających do komentowania tego, co tutaj padło, z czym się zgadzacie, co byście chcieli dodać, z czym się ewentualnie nie zgadzacie. I dziękuję raz jeszcze i oddaję głos na koniec. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i też czekam na pytania, refleksje. Bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Dodam jeszcze, że link do pani publikacji, gdzie pani opisuje to wszystko, też będzie załączony w opisie. Jeżeli ktoś chce cały tekst przeczytać, to zapraszamy. I do usłyszenia. Hej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym dr Szumlewicz odpowiada na pytania od patronów o to, jakie grupy potrzebujące pomocy są obecnie pomijane przez przenoszenie uwagi na te grupy, które zapewniają kliki i rozgłos, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów macie również możliwość zadawania pytań naszym rozmówcom oraz brania udziału w streamach wyłącznie dla patronów i przedpremierowego oglądania nowych odcinków. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.